Siemanko, mówię o dzieniach. Co dzień trzeba wstać. Piątek 13. Pogoda z rana była naprawdę ładna, śliczna. Było ciepło, słoneczko. Teraz jest szaro, ponuro, zachmurzone niebo, pada deszcz. Znów w drogę. Tym razem kierunek Sanok, sprawy zawodowe wzywają. Staram się zawsze łączyć przyjemne z pożytecznym, więc tak, najpierw załatwię to, co mam załatwić, a później uderzam do Pepe. Pepe robi takie o cudowne, piękne rzeczy z ceramiki, nie tylko kubki. Również piękne kafle huculskie i setka różnych innych ciekawych rzeczy. Zobaczymy, jak Pepe radzi sobie w swojej pracowni, co u niej ciekawego, jak zamówienia. A przy okazji Facebook powiedział mi, że Pepe ma dzisiaj urodziny. Niestety nie mam dla niej prezentu, nie zdążyłem upiec chleba, ale mamy dla Pepe taki oto prezent. W Sanoku czeka nas robota po robocie, jak już wiecie, moi mili. Obędziemy się bez takich tam, pójdziemy bez ceregieli do Pepe. Pepe, Pepe, Kasia, ceramika nieziemska, Pepesza ceramik, 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 ceramik. Pokaże nam swój kramik, ratatam. Normalnie uwielbiam trasę właśnie na Sanok, na Bieszczady. Wciąż jest tu mnóstwo starych drewnianych chał, po prostu które aż się proszą, żeby je wziąć, fajnie odnowić, żeby po prostu no nie zgniły, krótko mówiąc. No i welcome w Sanok. Zajebiście smutnym narodem ponuraków, którzy się... O, bardzo proszę. Którzy się nie odzywają. Właśnie byłem w szalecie miejskim i miałem okazję widzieć, jak to funkcjonuje. Po prostu gość wpada, nawet nie powie pani w okienku dzień dobry, ani me, ani be. Wychodząc, to też rzuci te 50 groszy albo złotówę. Nawet słowem nie odezwie. Ludzie, czy nie byłoby milej, byśmy weźmy powiedzieć dzień dobry, a na odejść dziękuję bardzo, do widzenia, miłego dnia życzę. No i wyjeżdżam z Sanoka, wizyta u Pepe, bardzo fajnie trochę pogadaliśmy, coś tam się nakręciło, właściwie pierwszy mój taki vlog, nazwijmy to gościnny, w którym też, no, z kimś innym rozmawiam niż tylko sam, że to powiem, ze sobą, z kamerą, więc trochę inaczej, na pewno nowe doświadczenie, było dobrze, będzie jeszcze lepiej, mnóstwo ciekawych osób dookoła, więc jest z kim robić ciekawe motywy.